Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak to czwartek, o czwartej zapraszamy interesujących gości. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, na dole jest guzik subskrybuj. Jeżeli tutaj byliście, bardzo prosimy o komentarze i lajki. To jest paliwo, którym walczymy z sztuczną inteligencją i próbujemy podbić ten kanał. A dzisiejszym gościem jest Sławek Muturi. Sławek, który całkiem niedawno objechał już dwa razy 195 krajów. Tak, tak, tak. Jakieś dwa tygodnie temu wróciłem z Japonii. Japonia była ostatnim krajem. Tak, tak. Jesteś prawdopodobnie pierwszym człowiekiem na świecie, który to zrobił? Tak. Ponad osób, które w ogóle odwiedziły każdy kraj na świecie, z tych 195, które należą do ONZ-u, ponoć takich osób na całym świecie jest tylko 120-150. Wow. Znaczy, też byłem zaskoczony, myślałem, że dużo więcej. To mamy dzisiaj bardzo wybitnego gościa. Sławek oprócz tego ma firmę, która zajmuje się nieruchomościami i stworzył swoją wolność finansową i napisał te wszystkie książki, jeszcze kilka, bo nie wszystkie się zmieściły na półce. Tak. Bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałeś się. To ja dziękuję bardzo Tobie za zaproszenie, no i Wam za obecność. Dobrze, Sławku, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia? Wiesz co, to dobre pytanie. To znaczy, to jest tak, że właściwie ja od, no nie pamiętam odkąd, od bardzo dawna, to znaczy jakby kształtowałem swoje życie, jakby, nie wiem, może jak miałem naście lat, to zrozumiałem, że ja tak naprawdę nie chcę iść drogą moich rodziców, nie chcę na nich polegać, chcę powiedzmy no, wziąć stery jakby w swoje ręce, tak? Mhm. I pamiętam taki jeden moment, to znaczy nie pamiętam kiedy, ile to dokładnie miałem lat wtedy, ale to wtedy do mnie dotarło, że ja tak do końca na moich rodzicach nie chcę polegać. Nie mogę, nie chcę, to znaczy i postanowiłem, że jedną z najważniejszych rzeczy to jest jak najszybciej się usamodzielnić, tak? I ile miałeś lat, jak się usamodzielniłeś? Mieszkałem w Kenii, znaczy urodziłem się w Polsce i potem mieszkałem w Polsce. Twój ojciec w Kenii, był Kenijczykiem, matka Polką. Tak. Tak, widzę, że doskonale robisz research, to tak. Znaczy swoich gości. I wiesz, i to jest tak, że jak powiedzmy miałem kilkanaście lat, to kończyłem szkołę średnią w Kenii, mhm. I przyjechałem do Polski na studia w wieku powiedzmy 18. Czyli ty byłeś dwujęzyczny od razu, tak? No tak, tak. To było trochę bardziej skomplikowane, bo ja byłem jednojęzyczny, potem wielojęzyczny, potem znowu jednojęzyczny, okay. Jakby tak powiedzmy, bo przemieszczaliśmy się po prostu z rodzicami, czy ja sam, między Polską i Kenią i to w młodym wieku to szybko przychodzi, szybko odchodzi. Ale do czego zmierzam? Że między innymi dlatego wybrałem Polskę, to była Polska jeszcze PRL-owska, to znaczy nie bardzo atrakcyjna, ja to wiedziałem, lata. Tak, 80 lata, ale miałem opcję studiowania w Stanach. Już nawet miałem tam college jakiś w Ohio, czy gdzieś tam powiedzmy wybrany, już aplikowałem i tak dalej, ale wybrałem Polskę między innymi dlatego, bo gdybym studiował w Stanach, potrzebowałbym wsparcia finansowego mojego ojca. To znaczy, a Polska, dostałem stypendium. Tak, to znaczy jakby, więc wiedziałem i poza tym wiedziałem, że będę mógł wyjeżdżać do Szwecji, do pracy. Miałem kenijski paszport, wtedy Kenijczycy nawet nie potrzebowali wizy, w odróżnieniu od Polaków, którzy wtedy potrzebowali, więc jakby świat stał trochę na głowie, ale wiedziałem, że będę mógł pracować. Ja właściwie po pół roku w Polsce już pojechałem do Szwecji do pracy. To znaczy, a co, jaka to była praca? Zbierałem truskawki. Okay, bo Jacek Santorski tutaj był, opowiadał, że w Norwegii kuł kamienie, także rozumiem. Tak, 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 okay. Blisko, tak. No ja jeszcze bardziej, bo to wiesz, trzeba tak na kolanach. Tak. Powiedzmy wśród tych mokrych krzaków, bo wcześniej bardzo rano, o 4 czy o 5, to znaczy... Zanim słońce wzejdzie, tak? Tak, tak, żeby zebrać wystarczająco truskawek, które trafią tam na półki sklepów rano. Więc tak, więc to zbierałem. I jakby robiłem to potem w każde wakacje letnie, przez cały okres studiów i też pod koniec studiów zacząłem też wyjeżdżać, już zmieniłem branżę, jakby awansowałem z truskawek na... Sprzedawałem obrazki, byłem takim domokrążcą, okay. Chodziłem od mieszkania do mieszkania, głównie w Finlandii, ale też trochę w Norwegii i po prostu chodziłem od mieszkania do mieszkania, pukałem i mówiłem tam jakąś tam wyuczoną frazę po fińsku, że jestem studentem z Polski i sprzedaję obrazki, będzie miło, jak coś kupicie. I sprzedawałem te obrazki i to robiłem też zimą, w okresie okay. przed Bożym Narodzeniem, no bo to jest taki dobry czas na kupowanie prezentów i tak dalej. A skąd miałeś te obrazki? To na początku to sprzedawali mi te obrazki, właściwie ja pracowałem, powiedzmy, byłem taki na prowizji mhm. u takiej mojej znajomej ze Szwecji, ona pochodziła z Gambii i ludzie z Gambii jakoś tam opanowali jakby ten biznes, oni te obrazki zamawiali z Anglii. To były takie wydrukowane, powiedzmy, na takiej folii błyszczącej, aluminiowej, takie badziewie tak naprawdę. Mhm. I potem się kupowało pod to takie, powiedzmy, czarne tło,
w jakiejś tam, powiedzmy... I oprawiało. Oprawiało, jeszcze białe, to znaczy, no i to się robiło taki, powiedzmy, bardziej elegancki obrazek. W sumie to koszt takiego obrazka, bo później ta dziewczyna, ja pracowałem dla niej, jakby ona zamawiała i jakby ja, ona, powiedzmy, ja sprzedawałem, dajmy na to, za 50 marek fińskich, to było wtedy, nie wiem, tam powiedzmy 8 dolarów czy 10 i jej płaciłem 15, czyli powiedzmy tam 1/3 mniej więcej. Czyli miałeś 30 marek zysku. Zysku, tak. Więc wiesz, więc a później, jak ona powiedziała, słuchaj, ty już tyle lat jakby to dla mnie robisz, to teraz ja ci dam ten kontakt, ty sam sobie zamów te obrazki, to znaczy, wiesz, już nie będziesz mi tam nic płacił za to, tak? I wtedy mój koszt jakby, powiedzmy, tej produkcji, łącznie z klejem i tam z tym, no to wychodziło na obrazek tam, powiedzmy, rzędu 2 marek czy 3. Aż więc, tak? Tak, tak. Więc ja sprzedawałem te marki, te obrazki po 50. Znaczy, żeby skrócić całą tą historię, to były takie dni, moje najlepsze dni, to potrafiłem zarobić, powiedzmy, 1200-1300 dolarów. To znaczy już zysku po tych kosztach, tak. To w latach 80., koniec 80., to było naprawdę jakby... No wtedy ludzie zarabiali 20 dolarów miesięcznie, to znaczy... Tak, a ja tam powiedzmy 1200. Ja pamiętam, jak byłem barmanem w Nowym Jorku, jak miałem taką ze dwie takie noce powyżej 1000 dolarów, to był szok, nie? W Nowym Jorku. W Nowym Jorku, no. To nieźle też, to znaczy miałeś gadane, tak? Dobry tłum był, tak? Słuchałeś, tak. Ale potem wyszedłeś do pracy, tak? Właśnie, to a propos zaprojektuj swoje życie, to znaczy, wiesz, ta moja znajoma, jak ja jej powiedziałem, że ja już kończę z tym sprzedawaniem, a jak to? Dlaczego? To znaczy, no bo wiesz, no kończę studia, no i teraz idę do pracy. A gdzie ty będziesz pracował? W ONZ-cie. Okej, a ile tam będziesz zarabiał? No nie wiem jeszcze dokładnie, ale chyba ale tak... Ale dużo mniej. 1200 dolarów miesięcznie. Aha. I ona mówi, no to bez sensu, to znaczy wiesz, no to... I tam będziesz pracował od 8 tam do kogoś, miał jakiegoś szefa, który tam coś ci będzie kazał, będzie mądry albo głupi, może być głupszy od ciebie. Znaczy była, nie była wykształconą osobą, ale była taka mądra życiowo, tak, to znaczy i pukała się w głowę, co ja robię, to znaczy, no ale tak, no ja nie widziałem jakby siebie w roli sprzedawcy obrazków do końca życia czy coś, no to było dla mnie, a powiedzmy, takie... A to też jest ciekawe, to znaczy, bo też a propos, wiesz, zaprojektuj swoje życie, to mój tata zapytał mnie kiedyś, jak miałem właśnie 12-13 lat, jechaliśmy samochodem, pamiętam to dziś, bo nagle, że tak powiem, ni z gruchy, ni z pietruchy, zapytał 12-latka, co ja bym chciał studiować. I ja, wiesz, no ja byłem w podstawówce, to znaczy, to wiesz, studia to w ogóle jakaś abstrakcja. On był dyplomatą. On nie był dyplomatą, on był, pracował w rządzie kenijskim, na dosyć wysokim stanowisku, ale powiedzmy, nie miał dyplomatycznego paszportu. Ale do czego zmierzam, że wiesz, ja tak po chwili zastanowienia, no bo mnie totalnie zaskoczył tym pytaniem, mówię, wiesz co, ekonomię polityczną. I to w wieku z kolei, 12 lat. Tak, a to jego zaskoczyło. I mówi, ekonomię polityczną? A wiesz, co to jest? Ja mówię, pojęcia nie mam. No to ale dlaczego chcesz dobrze to studiować? No bo ty to studiowałeś. A on mówi, no ale wiesz, ty nie musisz studiować tego, co ja. To znaczy, wiesz, a dlaczego chcesz studiować ekonomię polityczną? No bo ty to studiowałeś i dużo podróżujesz. Czyli podróże były dla ciebie ważne. Aha, tak. I on wtedy zażartował albo mówił poważnie, nie wiem, ale powiedział... Tak? Naprawdę? To słuchaj, to mój kolega studiował handel zagraniczny i on podróżuje więcej ode mnie. Ja mówię, o dobra, to ja będę handel zagraniczny studiował w wieku 12 lat. I studiowałeś handel zagraniczny? Tak, tak. Trafiłeś do ONZ-u? Co robisz w ONZ-cie? I w ONZ-cie właśnie jak skończyłem ten handel, jak kończyłem już ten handel zagraniczny, no to myślałem, że będę pracował w Ministerstwie Handlu czy tam MSZ-cie w Kenii. Ale odkryłem w międzyczasie, że w Kenii, znaczy wiedziałem to wcześniej, ale ponieważ moje nazwisko brzmi bardzo typowo dla jednego z plemion i akurat w tamtym czasie prezydent był z innego plemienia i jakby tępił to plemię, to znaczy to mówię, szanse kurczę, na awans były żadne. No tak, teraz będą przy decyzji o tym, kogo gdzie wysłać, będą się kierowali tym, że ja się nazywam tak i tak, coś tam, a ja w ogóle nie czuję jakiejś afiliacji, jestem Polakiem, jestem Kenijczykiem, a nie tam Kikuyu, tak? No ale to jakby w Kenii jest bardzo silne. Więc pomyślałem, no nie, no to ja nie chcę trafić do takiego czegoś, no, to znaczy... I wtedy napisałem do kilku agent ONZ-u, po prostu tak jakby z czapki, to znaczy nie odpowiadając na jakieś zapytanie o pracę czy coś, jakiś czyli konkurs. Taki cold mailing, jakby to dzisiaj powiedzieć. Tak, tak, jakby to dzisiaj tak powiedzieć, wtedy to nie było maila, więc to był list odręcznie napisany. Okay. Tak. I wysłałem do chyba te 6 agent ONZ-u, które jakoś tak najbardziej mi były bliskie w handlu zagranicznemu i coś tam, tak. 2 w Nowym Jorku,
chyba jednej w Genewie, tam w Addis Ababie też, w stolicy Etiopii i w Wiedniu i właśnie dostałem odpowiedź od jednej z tych z Genewy. Oni mi przysłali Telegram. To znaczy do akademika. Ja byłem w Szwecji, kolega zadzwonił przerażony, słuchaj, przyszedł do ciebie Telegram, sorry, ja go otworzyłem, no właściwie on był otwarty, bo one przychodziły praktycznie otwarte. I wiesz, i tutaj masz zaproszenie, że za 2 tygodnie masz jechać do Genewy, no i wiesz, pomyślałem, że wiesz, zadzwonię do ciebie i powiem ci, nie, to znaczy, może chcesz pojechać, tak. No i tak pojechałem, to znaczy wsiadłem w samolot i poleciałem. Mhm. Oni zresztą obiecali, że zwrócą koszty przelotu, to byli myli. I poleciałem, no jakoś tak no, zakwalifikowałem się i w ten sposób zacząłem pracować. I pracowałeś w Genewie. Tak, tak. To jak wylądowałeś w Arturze Andersenie? No właśnie, bo po 2 latach pracy dla ONZ-u, co było właśnie spełnieniem moich marzeń, można tak dużo powiedzieć. Dużo podróżowałeś? Sporo, tak. Nie tak dużo, jakbym chciał. To znaczy, ale realizowaliśmy taki projekt w subsaharyjskiej Afryce, więc tam powiedzmy miałem okazję spotykać się z ludźmi, którzy zarządzali wtedy portami w Mombasie, czy w Dar es Salaam, liniami kolejowymi kenijskimi, ugandyjskimi i tak dalej, z ministrami. Więc jakby takie bardzo wysokie, eksponowane stanowisko. W sumie ja byłem bardzo młody, oni mi się zwierzali. Traktowali mnie jako kogoś, kto może im doradzić, pomóc. Kurczę, ja doradzić ta panu? To znaczy, wiesz, mi mówili o tym, że na przykład, pamiętam kiedyś taką rozmowę, siedzimy w biurze z widokiem na cały port Mombasa, i prezes tego portu mnie pyta, to znaczy, co ma zrobić z jakimś tam wiceprezesem innym, czy tego zwolnić, czy tamtego, bo to znaczy, zaczął mi jakby skarżyć się na nich i tak dalej. Ja tak siedzę, kurczę, to znaczy, no ale nic. Więc fajna praca, ale tak naprawdę przekonałem się, że to jest po prostu biurokracja, gdzie piszę, za każdym razem jak gdzieś jadę, to piszę mission plan, gdzie mówię, a potem mission report i to jest dokładnie to samo, tylko że tam pisałem w czasie przyszłym, a teraz w czasie przeszłym. To znaczy, że odwiedzę tam kogoś, a tak to pisałem, odwiedziłem kogoś, będę rozmawiał o czymś, aha, rozmawiałem o tym, nie? To znaczy, jakby takie trochę bez sensu i ja wkładałem w to dużo wysiłku, jakby żeby to dobrze napisać i tak dalej. A nikt tego nie czytał pewno. Dokładnie, jak mi szef powiedział, że słuchaj, nie przejmuj się tak, co ty tak dużo piszesz, ja potem muszę to sprawdzać i potem wysyłamy do Genewy, a tak naprawdę i tak nikt tego nie czyta, jak to nikt tego nie czyta, no to w ogóle po co to jest, to znaczy i ciekawa rzecz w ramach znowu zaprojektowania swojego życia, że ja drugi raz zdecydowałem się na gwałtowną obniżkę swojego wynagrodzenia. Czyli z Finlandii do ONZ-u i z ONZ-u do konsultingu. Andersena, tak, bo o ile w tym ONZ-cie zarabiałem tam powiedzmy w te $1200 miesięcznie, to pierwsze mój wynagrodzenie w Arturze Andersenie w Polsce było 6 milionów złotych. To strasznie dużo. To 600 złotych. 600 złotych, tak. Co wtedy było około $300. No właśnie, tak. Tylko przejrzeć to. 400 dolarów, tak. To był początek 90, tak? Tak, tak, tak. Okay. I nie, to co ja mówię, $400, to było, już nie pamiętam ile, ale to było bardzo mało, to znaczy to jakieś 300-400 dolarów, tak, tak, no. Więc 3 razy mniej, to znaczy nie to, że 30% mniej, 13% mniej, jakby trzykrotnie mniej. No dobrze, to obniżyłeś sobie 2 razy pensję, czy tak. To były dobre decyzje, patrząc z perspektywy tak. 30 lat, tak? Nawet patrząc z perspektywy miesiąca po ich podjęciu, decyzje? To znaczy to były dobre decyzje, co do tego nie miałem żadnych wątpliwości. Bo to jest, wiesz, kiedyś, nie pamiętam teraz, jak to się nazywa, ale jest w rozwoju na przykład produktów, marketingu, jest taka, to się nazywa krzywa S chyba. S-curve, tak. Tak, że wiesz, że powiedzmy na początku, jak masz tutaj sprzedaż i czas, tak, to znaczy, nie wiem, jak to będzie w kamerze, nie wiem, do której mówić, ale jest tak, że powiedzmy na początku masz 0 sprzedaży, to powoli rośnie, powoli, a potem gwałtownie. Potem gwałtownie rośnie, ale potem osiąga pewien pułap i właściwie wypłaszcza się, a później to już jest spadek. Czyli ty miałeś wypłaszczenie w Finlandii, miałeś wypłaszczenie w ONZ-cie. Dość szybko, to 2 lata, tak? Tak, ale nie, nawet nie o to chodzi, że ja jakby już dostrzegłem to wypłaszczenie, bo wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest, jeżeli firma na przykład nie czeka na to wypłaszczenie, tylko od razu zrobi jakąś modyfikację produktu, albo zmieni produkt, albo coś, to znaczy wtedy w krótkoterminowo znowu spadnie,
gdzieś tam, ale wchodzi na nową krzywą wzrostu. To ja pracowałem w takiej firmie, która była oparta na krzywej S. Aha. Dell jest taką firmą. Czyli od desktopów, potem jak desktopy zaczęły się wypłaszczać, dodali laptopy, potem dodali serwery, networking. Mhm. Teraz kupili EMC. Oni po prostu wiedzą, co się dzieje na rynku i łapią je. Dokładnie. I w ten sposób cała firma rośnie. Tak? W odróżnieniu na przykład od Nokii, która przespała jakby ten skarb, prawda? Czy Kodak, czy jakieś tam inne, powiedzmy, tego typu spółki, tak? Więc ja tak samo jakby ja o tym S-Curve dowiedziałem się wiele, wiele lat później, to znaczy po Finlandii. Byłeś mistrzem w czymś, nie wiedząc, że jesteś, że, tak? Że to się tak nazywa i w ogóle, że to można jakoś tam naukowo coś tam powiedzieć, tak? Więc nie tylko z perspektywy teraz 30 lat, ja wiem, że to były dobre decyzje, ale ja wtedy nie miałem wątpliwości co do tego. Który to był rok, jak wylądowałeś w Warszawie w Arturze Andersenie? 92. I miałeś zakład w 95 roku, że przejdziesz na niezależność finansową w 2013. Tak. Czyli w ciągu... Powiedzmy tam 18 lat. 18 lat. 18 lat. Udało ci się to zrobić w 2009, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak. Z kim się założyłeś? Z kumplem. Z pracy? Tak. A o co był ten zakład? Ja nawet nie pamiętam. To znaczy, wiesz, jakoś to tak naprawdę mówiąc, tak jakby nie bardzo mi jakby zależało jakby na tym zakładzie i tam udowadnianiu mu czegoś. Bardziej to robiłem dla siebie. A skąd pomysł na to, żeby tak zrobić? Wiesz co? To jest znowu coś takiego, że jakby no, wielowątkowo, tak jakby to było, powiedzmy, wiele inspiracji, które jakby, powiedzmy, ułożyły się w ten jeden obraz, tak? To znaczy te różne puzzle o tak zaprojektowania życia, tak? I pierwszą inspiracją było to, że ja, mimo że urodziłem się w Łodzi i dużą część życia teraz już no, swojego dorosłego też spędzam w Polsce, to nigdy nie polubiłem zimy. Po prostu no, zima, jakby nie rozumiem, co rozumiem jest fajnego. Tak, prawda? Dokładnie. Więc jest nas kilku, to znaczy tam no, może kilka tysięcy czy kilka milionów, ale nie wszyscy, bo niektórzy właśnie lubią, że te zmiany, że tam powiedzmy coś, że to takie fajne. No, ja nic fajnego... Jesień lubię, ale taki jest moment, w którym chętnie bym się spakował. Tak, tak, dokładnie. I wiesz, więc ja zacząłem kombinować, to znaczy tak, nawet wiesz, wziąłem Excela, chociaż nie jestem bardzo analityczny, ale nawet wziąłem Excela, coś tam zacząłem sobie kombinować, żeby nad Warszawą, no wtedy mieszkałem w Warszawie, tak jak teraz, żeby po prostu roztoczyć taki wielki, przezroczysty parasol po prostu, no, żeby tutaj nie padał ten śnieg, tak? Ale prostszym rozwiązaniem było stworzenie wolności finansowej, tak? Tak, ja wtedy tego tak nie nazywałem, ale pomyślałem sobie, nie, no to kurczę, bociany też nie lubią zimy. Mhm. W ogóle 63% gatunków ptaków obecnych w Polsce, jest ich 451, zimuje w tropikach. I teraz taki bocian, to znaczy jego głowa jest mniej więcej, to jest duży ptak, ale głowę ma mniej więcej taką, no mózg ma pewnie taki jak tam powiedzmy... Jak kciuk. Kropka, jak kciuk, to znaczy... I on sobie tak dobrze to wykombinował. To znaczy ja, kurczę, mam głowę taką dużą, mózg pewnie też no, większy niż, nie wiem, powiedzmy, więcej waży niż tam większość, nie wiem, narządów tego bociana. To pomyślałem, kurczę, ja też chcę zimować w tropikach. Okay. I to była pierwsza inspiracja. No i, ale potem, okej, okay, no, realia no, były takie, no dobra, no to będę wracał do Polski w maju, czy tam w kwietniu i wyjeżdżał w październiku. Ale to kto mnie wtedy zatrudni? Znaczy, jak się utrzymasz? Jak się utrzymam, jak utrzymam rodzinę, to znaczy... Wiesz, więc to był taki, powiedzmy, no, trzeba było ten problem rozwiązać, tak, to znaczy, i na to się nałożyło i trochę myślałem, jakby jak ten problem rozwiązać, ale przypomniałem sobie w którymś tam momencie, że znowu będąc nastolatkiem, znowu w Kenii, kiedyś jechaliśmy z tatą samochodem, ja przyjechałem do Kenii na wakacje i odwiedzaliśmy rodzinę, wtedy nie było maili i tak dalej, po prostu się do kogoś jechało. Dom wuja, tak? Tak, dokładnie. I on mówi, a słuchaj, widzisz ten dom tam po tej ulicy, to jest dom wujka Muriuki. Którego wujka Muriuki? Kurczę, przecież byliśmy wczoraj u niego, on mieszka zupełnie gdzie indziej. No na tyle już znam Nairobi, że wiem, że to nie jest jego dom. Nie, to jest jego dom, tylko że on tam nie mieszka. No to jest jego dom, czy nie jest jego dom? No jest jego, ale mieszka kto inny. No właśnie tak też 12-13. To było takie uczenie się poprzez obserwowanie rodziny. Tak. I wiesz, i on mi dopiero tłumaczył to. No ja mieszkałem wtedy w komunistycznej Polsce. To znaczy moja mama, ciocia, to znaczy jak dostała z mężem jakieś mieszkanie w bloku tam gdzieś po 13 latach. Nie wolno było mieć dwóch mieszkań. No dokładnie. Tak? Ja pamiętam, że w 80-tych latach ludzie się rozwodzili po to, żeby utrzymać mieszkanie. Tak? No tak, dokładnie. To znaczy rozwodzili w sensie technicznym. Fikcję taką tworzyli. Prawną. Tak. Więc wiesz, więc ja też pamiętam właśnie tę ciocię i coś, więc ja nie mogłem zrozumieć, o czym on opowiada. Ale jak już zrozumiałem,
to mówię, o kurczę, to jest dobry pomysł. Tylko że miałem 12 lat, więc ja wtedy z tym dużo nie zrobiłem. Ale jak zacząłem kombinować w tym 95 roku, co zrobić, żeby zimować w tropikach, to przypomniało mi się, no gdybym miał parę domów, czy powiedzmy w Polsce mieszkań, no to może bym nie musiał pracować. Bo te domy by zarabiały na ciebie. Dokładnie. To... I kupiłeś pierwsze mieszkanie w 95 roku? No nie, nie, aż tak szybko nie. To znaczy od decyzji do jakby realizacji, mm-hmm. to mi zajęło 4 lata. A dlaczego? Dlatego, że kupiłem najpierw mieszkanie, w którym mieszkaliśmy. Jakby okay. To już byłem w trakcie kupowania, więc jakby powiedzmy, no już tam dokończenie. No a później musiałem zaoszczędzić na kupno. Czyli pierwsze mieszkanie kupiłeś w 99 roku. Tak. I kupowałeś ile mieszkań rocznie? Bo to pewno narastało z rozwojem kariery i, no tak. i dochodu pasywnego, tak? Tak, tak. Więc wiesz, no, pierwsze no to kupiłem w 99, kolejne w 2000. Później było coś takiego, że to też ludzie często pytają, czy kupiłem na kredyt, czy za gotówkę. To znaczy, to fajne pytanie, ale bez sensu, wtedy. Dokładnie, nie było kredytu. Ja wróciłem do Polski w 98 roku i stwierdziłem, że kupię mieszkanie i któryś z banków zgodził się kredytować za 23% chyba. To no ja mówię, ale jak to? No tak, no. I termin spłaty tam 2 lata. Tak, czy coś, tak, to w ogóle taka pożyczka, która nierealna była. To nie jest hipoteczny, tak. Czyli musiałeś wszystko z oszczędności robić, tak? Tak, tak, tak. Z swoich własnych, czy od rodziny pożyczałeś, czy jak to działa? Nie, nie, w ogóle wiesz, nigdy nie pożyczyłem. Czyli nadwyżki finansowe tylko używałeś. Tak, tak. Wiesz, ja ogólnie rzecz biorąc, ja już od dziecka, bo wiesz, jak napisałem tę książkę, jeśli mogę też pokazać ją, tak? Mieszkania na wynajem, moja droga do wolności finansowej, mm-hmm. to pisząc tę książkę, zastanawiałem się, no kurde, kiedy ta moja droga się zaczęła? I ona się nie zaczęła w 95 roku. To znaczy, ona nie zaczęła się, jak miałem 12 lat, jak wpadłem na ten pomysł tam, że skopiować mojego wujka, tak? Tak naprawdę ona zaczęła się jeszcze wcześniej, bo... Ja chociaż nie wiedziałem w ogóle, że ja będę budował wolność finansową, że to będę... Nie nazywało przecież. No tak, ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że to tak się nazywa. Dopiero po osiągnięciu jej dowiedziałem się, że to można tak nazwać. Ale o co mi chodzi? Że powiedzmy intuicyjnie ja wiedziałem, że trzeba oszczędzać. Mhm. Że powiedzmy, że to jest podstawa jakby bezpieczeństwa i takiego spokoju i tak. Więc ja... Nawet wyjeżdżając na wycieczki szkolne w podstawówce, czy to dwudniowa, czy jednodniowa gdzieś tam, czy powiedzmy dwutygodniowa gdzieś tam na obóz jakiś, czy coś, no to wiadomo, że dostawałem od rodziców, od dziadków jakieś tam pieniądze. To znaczy, no, i ich nie wydawałeś wszystkich? Dokładnie, bo zawsze na każdym wyjeździe koledzy z klasy przychodzili do mnie i mówili, a słuchaj Sławek, pożycz piątaka albo tam coś. To znaczy, ja im pożyczałem. Oddawali? Ale, tak, raczej tak, ale... Ale wiesz, oni w ogóle przychodzili do mnie w ciemno, bo oni wiedzieli, że ja mam. Tak. To znaczy, a nie dlatego, że ja dostawałem więcej od swoich rodziców. Nie, nie miałeś potrzeb tak. Tak, bo ja po prostu wiedziałem, jakby nie korciło mnie to, że mam pieniądze. To znaczy, jakby to mnie nie irytowało. Mam pieniądze i sobie zwiedzam. To znaczy, a jak coś potrzebuję, no to kupię. Ale moi rówieśnicy, to po prostu tak jakby ich parzyły te pieniądze. To znaczy, no dostali, to muszą je wydać. To byli tacy posłusznymi dziećmi. W swoich książkach i na wszystkich twoich wykładach, które w internecie można znaleźć, zresztą polecam Sławka posłuchać, nie tylko tutaj, to ty mówisz o jednej z ważnych rzeczy w wolności finansowej, to posiadanie niskiego poziomu potrzeb czy wydatków jest jednym z głównych motorów osiągnięcia tej wolności, wbrew pozorom. Tak, tak. To znaczy, może trochę bym doprecyzował. To nie tyle chodzi o to, żeby mieć niskie potrzeby, bo można je mieć duże, to jakby ja nie tego nie krytykuję. Niższe niż dochody. Dokładnie. Ale mieścić się w swoich dochodach. Mhm. Czyli ja to nazywam żyć poniżej swoich możliwości finansowych. Mhm. Więc jak te możliwości są duże, jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, 100 tysięcy złotych, super. Może wydawać 80 tysięcy. Ale ważne, żeby nie wydawało 150. Ale właśnie, dokładnie. A są tacy ludzie, którzy po prostu jakby bez względu na to, ile zarabiają, zawsze jest im za mało. Mhm. A co więcej, banki chętniej udzielą kredytu komuś, kto zarabia 100 tysięcy złotych, niż komuś, kto zarabia 1000 złotych. Mhm. To w ogóle to jakby nie ma porównania. To one same zaczną do ciebie dzwonić, tam przyjdą do ciebie do domu, do biura, gdzie chcesz. To znaczy do parku przyjdą jeszcze i ci będą... Jeszcze jak masz umowę o pracę, to w ogóle... Tak, więc... Wracając do twojej drogi... Mhm. Zacząłeś kupować te mieszkania, tych mieszkań było coraz więcej. Tak. Na początku jeszcze trzeba było gotówką się rozliczać. Ja pamiętam koniec lat 90., bo ja wtedy akurat do Polski wróciłem, to był dla mnie taki duży szok. I w pewnym momencie musiałeś stworzyć ekosystem wokół tych mieszkań, który tym zarządzał, prawda? Tak. Jak to było? Bo ten ekosystem w tej chwili jest firmą Mzuri, która jest chyba najważniejszą twoim tym przedsięwzięciem w tej chwili. Oprócz inwestycji w mieszkania. Tak. No,
przedsięwzięcie chyba nie jest najważniejszym, ale to jest jakby inna sprawa. Więc tak, to znaczy rzeczywiście było tak, że wiesz, że jak masz jedno mieszkanie, okej, no jakoś sobie z tym radzisz. Jak masz już ich więcej, no to zaczynają się pojawiać problemy i to złota jakby, rączka, ubezpieczenie, zalanie, no tak dalej, tak dokładnie. I wiesz, i częściowo było tak, na początku ja się sam tym zajmowałem, ale później w miarę jak ja awansowałem w firmie, w 2000 roku zostałem partnerem, więc to powiedzmy, no w firmach konsultingowych, no to już jest najwyżej, jak możesz być, tak? A partner sprzedaje przede wszystkim, więc dużo czasu spędza, prawda? Co więcej, albo sprzedaje, albo coachuje, to znaczy partner nic nie robi tak naprawdę, no bo konsultant to jeszcze siedzi, powiedzmy, ma 3 dni na zrobienie jakiegoś tam analizy, spreadsheetu, coś tam. No i 3 dni może pracować tam, powiedzmy, godzinami. No ale przez te 3 dni przynajmniej nikt mu się tak za bardzo nie wtrąca. A partner non-stop musi mieć relację. A partner po prostu co chwilę, to znaczy jedno spotkanie kończy, następne się zaczyna. I ja nie mogłem sobie pozwolić na to, że powiedzmy, o, przepraszam, to znaczy dzwoni telefon, a tak, tak, to mieszkanie jest jeszcze wolne, tam 1300 zł, tam coś tam, a jest tam, tak. I jakby, no to w ogóle jakby... Kogoś zatrudniłeś, żeby to robił, tak? Przekonałem moją byłą żonę do tego, żeby się w to zaangażowała. Ona na początku była bardzo jakby niechętna w ogóle do tych, do tej idei, jakby nie rozumiała w ogóle, jak można planować coś w perspektywie 17 lat, jakieś mrzonki i coś, i to tylko bałagan z tymi mieszkaniami i coś tam, tak? Ale potem jak zaczęło być ich więcej i zaczęła widzieć, ile to wpływa na konto i tak dalej, to jakby zrozumiała, o kurczę, nie, to jednak to jest coś, to jest tak? Biznes. To jest biznes. Nawet mnie przekonała, to znaczy, bo ja kupiłem jakieś mieszkanie w Łodzi, bo tam było taniej, zresztą pochodzę z Łodzi, tak? To znaczy widziałem, że tam jest dużo taniej i jakby można więcej tych mieszkań kupić. Tam jest też dużo uniwersytetów. No tak, i problemów nie było z najmem. Aczkolwiek no zawsze na odległość, no to jest więcej trochę problemów, tak? To znaczy, ale... I ona mnie właściwie przekonała, mówi, słuchaj, to może więcej tych mieszkań kup w Łodzi. To znaczy, no też było tak, że w Łodzi z kolei zaangażowałem w obsługę tych mieszkań mojego przyjaciela jeszcze z podstawówki i okazało się potem, że to właśnie jego żona bardziej to obsługiwała niż on. No on był tym frontmanem ze mną, a tam w back office to bardziej jego żona jakby to obsługiwała. W ogóle ale to wszystko było, rozumiem, po rodzinnemu i po przyjacielsku na przyjacielsku, początku. Tak. Na przykład też jednego z najemców mieszkań w Warszawie okazało się, że to jest taka złota rączka i on nam zaczął pomagać, bo skąd się dowiedzieliśmy, bo on zrobił po prostu remont tego mieszkania, w którym mieszkał, to znaczy i zapytał najpierw, czy może, ja powiedziałem, że oczywiście, jeżeli się na tym zna, to niech zrobi, potem nalegał, żebym to obejrzał, chociaż ja wcale nie byłem taki zainteresowany, ale on chciał się po prostu pochwalić, mimo że to moje mieszkanie, więc powinienem był być zainteresowany, no ale jakby to ja tak bardzo luźno do tego podchodziłem. I jak zobaczyłem, to mówię, wow, super, to znaczy to w ogóle to świetne. Możemy współpracę zacząć, tak? No właśnie, i potem mówię, a czy mógłby pan, bo tam jeszcze gdzieś jest coś do zrobienia i coś tam, i on tak zaczął pomagać. I umówiliśmy się, że po prostu obniżymy mu czynsz i powiedzmy, on będzie tak na zawołanie i tam po prostu obsługiwał te mieszkania. Więc bardziej, coraz bardziej jego tam w to wciągaliśmy. Czyli to nie było bardzo zaplanowane, to jak ta firma rosła, bo to firma, stała się z tego firma, tak, tylko tak. To było w wyniku potrzeb. Ty potrzebowałeś nie odbierać telefonów, tak. Ty potrzebowałeś zająć się Łodzią, dokładnie. Znalazł się człowiek, który lepiej to robił. Dokładnie. I co więcej... Ile osób teraz w Mzuri zatrudnia? Prawie 200. Okej. Okay. Tak, także od takich początków. Więc wiesz, tak naprawdę to ja właściwie... Te początki, to ja w ogóle nie traktowałem tego, może tutaj to nie było zaprojektowanie swojego życia, bo ja nie traktowałem tego jako, że ja założę kiedyś firmę. I jakby w ogóle o tym aspekcie takim zarządczym dużo się nie zastanawiałem, ale jak już przyszedł moment, że się chciałem zastanowić, to moją pierwszą jakby taką oczywistością dla mnie było znalezienie firmy, która tym będzie zarządzać. Żeby to oddać. I podjąłem takie próby. Nie było takiej firmy. Nie było takiej firmy. Więc teraz ja, już jest ich kilka, prawda? No, więcej niż kilka. To znaczy, dlatego, że no, to się mówi, może to tak nie powinienem o konkurencji mówić z szacunkiem i tak dalej, ale no, to dla mnie to nie jest konkurencja, to są nasi naśladowcy. To znaczy, to też jest konkurencja. To też jest konkurencja, tak. Ale dzisiaj, jeżeli chodzi o Mzuri, mamy powiedzmy jakieś 5600, już? Tam blisko 6000. Ja byłem na 4500. Tak, tak. To się zmienia, bo tam co miesiąc przybywa... Tam powiedzmy, nie wiem, ponad 100 kilkadziesiąt. Ale to są klienci, którzy wam dają w zarządzanie mieszkania. Tak, tak. I wy zarabiacie procent od tego czynszu, tak? Tak, tak. Okay. I to jest tak, że wiesz, już coraz więcej, tak jak zresztą też miałeś doświadczenie, tak? Bo rozumiem, że też to ktoś polecił, prawda? To znaczy, ktoś polecił, ja z Arturem się spotkałem, rozmawialiśmy. Tak, dokładnie. I teraz wiesz, i teraz
wiesz, właściwie do tej pory, niedawno dopiero zaczęliśmy jakiś taki marketing, żeby gdzieś tam, powiedzmy, no, reklamować się na zewnątrz. Do tej pory to bardziej działało na zasadzie takiego marketingu szeptanego. Ale w tej chwili zatrudniasz osoby, które były partnerami w EY-u, tak? Artur Arneson się, że się tak wyrażę, przekształcił, tak ładnie to nazwijmy. Tak, tak, zmerdżował. Zmerdżował z EY-em. Tak, tak, tak. Czyli ci ludzie są gotowi odejść z takich karier, żeby pracować z tobą w tej firmie? Tak, tak, no jak widać, tak. To znaczy mam, właśnie jest Artur, który był w Pricewaterhouse, w PwC, no ale to powiedzmy ten sam kaliber. Kaliber firm. Jest też chłopak, który był w Rolandzie Bergerze, czyli też w firmie konsultingowej. Jak tych ludzi dobrałeś i dlaczego? Wiesz co, to powiedzmy tak, no. Jak dobrałem, to znaczy... Też ich znałeś, czy szukałeś, czy sami przyszli? Tak. To było ciekawe, bo na przykład z Arturem to było tak, zresztą on też mówił o tym gdzieś tam publicznie, więc mogę to też zacytować, ale to było tak, że ja już czułem, że ta firma zaczyna się robić za duża, żeby zarządzali ją ci ludzie. A już nie pracowałeś? Już nie pracowałem w tej firmie, ja też nie pracowałem, bo od samego początku, jak założyłem tę firmę, powiedzmy w 2009 roku. Czyli w momencie, jak skończyłeś pracę w konsultingu? Założyłem firmę Andersen. Ja już wcześniej wiedziałem, że będę musiał tę firmę założyć, więc już tam robiłem jakieś takie, powiedzmy, opisy, procedur, coś tam, ale to było jakby dopiero takie rozpoczęte, niezakończone. Przez rok jeszcze to pisałem, dlatego że ja postanowiłem, że ja tej firmie nie będę poświęcał więcej niż 1 do 2 dni w miesiącu, nie w tygodniu. W miesiącu. Taki Tim Ferriss trochę, tak? Tak, tak. Też potem dopiero czytałem jego książkę, bo ktoś powiedział... No, ona jest taka dość specyficzna. Tak, tak, tak. 4-tygodniowy tydzień pracy i 4-godzinny. 4-godzinny, tak, tak, 4-godzinny, tak, tak. To dokładnie wychodzi o 2 dni w miesiącu, tak. I chociaż tak jak mówię, ja to postanowiłem, zanim w ogóle tę książkę czytałem, ale do czego zmierzam, że... Więc ja wszystko robiłem dosyć powoli, jakby ta firma rosła bardzo tak organicznie, powoli. I ja miałem nadzieję, że ci ludzie, którzy byli tam od samego początku, bo ta firma od pierwszego dnia już miała pracownika, i pierwszego miesiąca już byłaby na break-even. Bo ja po prostu przekazałem swoje mieszkania. Ja jestem nadal klientem Zuri. Rozumiem, że ty płacisz taką samą opłatę, prowizję, czy tam prowizję, tak, która utrzymywała w pewnym sensie tych pierwszych pracowników, tak? Tak, dokładnie. Okay, czyli te twoje mieszkania wniesione były od razu jakimś kapitałem. Tak, po prostu podpisałem umowę. Obrotem. Tak, podpisałem umowę z własną firmą, to znaczy na obsługę tych mieszkań. To znaczy i prowizja, którą płaciłem, to pierwszego miesiąca to już wystarczyła, żeby pierwszego pracownika, tak? I potem jak tych mieszkań przybywało, no to mieliśmy drugiego, trzeciego, tak jakby rosło. Starałem się pilnować, żeby... Ale zatrudniasz ludzi wysokiego kalibru i to tak za chwilkę, dojść. Tak, no właśnie. No to może do portu od razu. No w każdym razie starałem się trzymać, żeby te koszty nie rosły szybciej niż przychody. Okay. I w którymś momencie jakby uznałem, że jednak... Rozwój tej firmy jest dużo szybszy niż rozwój tych osób, które zarządzają nią w danym momencie. I powiedziałem, no nie, no to jednak muszę już teraz, albo ja się zaangażuję, albo jednak pozwolę na to, żeby, powiedzmy, koszty wzrosły szybciej niż przychody, angażując bardziej doświadczonych ludzi, jakby z biznesu, no takich, którzy potrafią, powiedzmy, no tak... holistycznie ogarnąć. Jakich znalazłeś? I właśnie. I poszedłem jestem w takim ciekawym momencie, dlatego pytam. Poszedłem między innymi do Artura i pytam go, słuchaj, on zresztą działał jakby w konsultingu HR-owym, to znaczy no, znał dużo ludzi. On lepiej też utrzymywał relacje z tymi ludźmi, z którymi pracowaliśmy, to znaczy był bardziej taki, powiedzmy, no tam zapraszał do domu i coś tam, no taki, ja powiedzmy tak bardziej z doskoku i bardziej tam w kawiarni czy na piwie. Więc nie jestem taki dobry w tych budowaniu i utrzymywaniu relacji, tak? Więc zapytałem Artura, słuchaj, no to znaczy szukam kogoś teraz do rozwijania. No i on pytał, a kogo tam coś? Oczywiście on znał firmę jakby od samego początku i tak dalej, więc nie musiałem mu o firmie opowiadać, ale bardziej o tej osobie, co ma robić i tak dalej i coś tam. I rozmawialiśmy, tam wypiliśmy jakieś piwo czy dwa i on potem chyba mówi, dobra, to ja się zastanowię, jakby w tej chwili nikt mi nie przychodzi do głowy. Po paru dniach zadzwonił, czy możemy się znowu spotkać? No pewnie. I zapytał właściwie to, a może ja bym przyszedł? Wow. Czy ty poradziłeś się jego, jak taką osobę znaleźć? Tak. A znalazłeś wspólnika, tak? Tak, tak. Okej. Więc jakby to jest jakby też taki model. On później jakby
znowu tam firma się rozrastała i on widział, aha, tutaj nam brakuje kogoś, tu nam brakuje kogoś i znowu wśród naszych znajomych znowu tam znaleźliśmy kogoś. Ale to wszystko jest organiczne. Tak, tak, tak. Co jest, chciałem zadać Ci pytanie, którego nie znalazłem odpowiedzi na nie nigdzie w internecie, jako przygotowywałem się. To nie znasz odpowiedzi, wiesz, może być ryzykowne dla programu. Tak. Zawsze możemy wyciąć. Tak, no tak, masz tą siłę, tak. Nie idziemy na żywo. Ale na poważnie. W 2009 roku przestałeś pracować w korporacji i jest taki haust wolności w pewnym sensie. Ja się bardzo tym zachłysnąłem, podjąłem przez rok bardzo dużo złych decyzji życiowych, bardziej inwestycyjnych. W szpitalu wylądowałem, bo kortyzol spadł i tak dalej. Jak to wyglądało u Ciebie? Ten pierwszy takie, podjąłeś decyzję, zaplanowałeś, Twój dochód pasywny jest większy niż Twoje wydatki, możesz się zwolnić, pierwszy rok. Bo ja mam taką historię, którą opowiadam w Twoich książek, ale o tym za chwilę, ale ten Twój pierwszy haust, czy on był bardzo przemyślany, czy on był właśnie taki i nagle kółka odpadły, tak? Wiesz co, ja powiem tak, że w ogóle tak jak ja patrzę, to moje życie, powiedzmy, przed tym 29 maja tam 2009 roku i 1 czerwca i 29 czerwca... Nie było wielkiej zmiany? Nie. Dlatego, że chyba ja miałem to... Ja bardzo dobrze byłem do tego przygotowany. Mentalnie? No właśnie. Jedna z książek, której tutaj... A nie, jest. To Życie postkorporacyjne. Tak. Ja w tej książce właśnie o tym piszę, że powiedzmy, że ja znowu tak intuicyjnie, to znaczy, no bo nie miałem jakiegoś wzorca, to znaczy, na kim się mogłem... Może widziałem kilka wzorców jakby negatywnych, to znaczy ludzi, którzy właśnie odchodzili z firmy, przechodzili na tak zwane swoje i coś tam, powiedzmy, zaczęli się gubić, tak? I nie wychodzi, potem musieli wracać często. Na przykład, tak. I więc ja przygotowałem się finansowo, no to był, powiedzmy, no ten twarde przygotowania, takie, no te mieszkania, te przychody co miesiąc, jakby takie, które da się wyliczyć, jakby, powiedzmy, czarno na białym mniej więcej widać. I to daje tą wolność finansową, ale również psychiczną, bo wiesz, że możesz, tak? Tak, tak. Ale też przygotowałem się z punktu widzenia jakby zawodowego, czyli na przykład... Wiedziałem, mimo że powinienem pół roku wcześniej powiedzieć, że odchodzę, ja w firmie powiadomiłem półtora roku wcześniej, że odchodzę, żeby znaleźć następstwo. A czyli 29 maja to było, kiedy powiadomiłeś? Nie, kiedy odszedłem. Czyli ty 18 miesięcy przedtem powiedziałeś. Tak, tak. W październiku tam 2007 czy kiedyś, czyli po prostu w szczycie banki Lehman i tam tego kryzysu i tak dalej, ja wtedy wyskoczyłem, że ja odchodzę za półtora roku. I ludzie w to nie wierzyli i tak dalej, to znaczy... Ale papier położyłeś, czy tylko poinformowałeś? Tak. Nie, znaczy napisałem, że odchodzę, a papier, no to położyłem tam te pół roku, tak jak trzeba było, tak? I mówiłem, słuchajcie, teraz jest półtora roku, żebyśmy znaleźli jakby następców. Ja sam zacząłem szukać kandydatów, podsyłać, to znaczy, ale tam zaczęli wybrzydzać, że ten nie coś tam, tralala. To znaczy, w ogóle, bo moim pierwszym wyborem był chłopak, którego miałem w teamie, to znaczy był dosyć młody, ale że jeszcze go pookoczuję i coś tam, i on będzie super, że nie, on nie, no to zacząłem szukać na zewnątrz i coś tam, wśród swoich znajomych. No nieważne, ale w każdym razie przygotowałem się zawodowo, to znaczy ja starałem się zostawić jakby po prostu czyste, jakby, żeby żadne trupy z szafy nie wypadały, bo jak zwykle bywa, tak? Ktoś odchodzi i potem się okazuje, że to było zamiecione pod dywan, tam coś tam, tak? Czyli posprzątałeś po sobie. Tak. Przygotowałem się też zdrowotnie, czyli parę razy poszedłem do lekarza, to znaczy po prostu się przebadać. A co panu dolega? No nic mi dolega. No tak jak samochód się ale bada, 40 to znaczy warto, tak, warto i coś tam, ale i wiedziałem, że jestem zdrowy, chciałem po prostu usłyszeć, że jestem zdrowy, tak? Przygotowałem się, chociaż też tak intuicyjnie, to znaczy... Bo czułem, że ja muszę wymienić, że każdy z nas działa w jakimś systemie operacyjnym. To znaczy, ja działałem w systemie operacyjnym korporacyjnym. No taki mi został jakby zindoktrynowany, tak? Że to po prostu muszę działać tak jak w korporacji, żeby być tym trybikiem, no, w tej prawie maszynie. Prawie dekada, prawda? Dokładnie, nawet tak, nawet więcej. I więc miałem taki w sobie, czyli na przykład, to znaczy... Pracujesz od poniedziałku do piątku, a potem po prostu regenerujesz się w sobotę i w niedzielę, tak? To znaczy tam, no to jest jeden z elementów tego takiego myślenia, tak? Że tak, że jak nie masz deadline'u, to nic nie robisz, no? To znaczy, jak nie masz tam czegoś, to znaczy... Więc ja czułem, że chcę się przeprogramować, że chcę wymienić program. I to robiłeś już robiłeś te 18 miesięcy, przygotowywałeś się do tego, tak? Nie, dopiero po. Ale byłeś na to przygotowany. Byłem przygotowany, wiedziałem, że ja będę musiał się przeprogramować. I to, co mi pomogło, przez przypadek trochę, a może i nie przez przypadek, ale dwie rzeczy w ramach tego zdrowia,
wymyśliłem sobie, że 1 czerwca, po tym 29 maja, 1 czerwca pojadę do sanatorium na 3 tygodnie. Bo... Aha, żeby mieć takie przejście, żeby zmienić rytm, tak? Bo dokładnie, bo sanatorium mi się kojarzyło z emerytami, to znaczy, jakby, no to gdzie mam się przegrabować, jak nie w sanatorium, tak? To znaczy, a po drugie, to też było bardzo fajne, bo wiesz, bo poszedłem do takiego lekarza medycyny chińskiej. Mhm. Byłem u normalnego, że powiedzieli, że jestem zdrowy, to teraz jeszcze do medycyny chińskiej, to żeby mi powiedział, że jestem zdrowy. I on tak mnie zapytał właściwie, a po co ja do niego przychodzę? I stał komputer, bo on jest taki bardzo zacofany człowiek, znaczy zacofany technologicznie, tak? Mhm. Jeszcze bardziej niż ja, ale miał komputer, znaczy laptopa. Ja mówię mu, no ja właśnie chcę się przeprogramować, zmienić program operacyjny z korporacyjnego na emerycki. On mówi, okej, rozumiem. No szybko zrozumiał, o co chodzi. Przypisał mi ziółka. Na uspokojenie. Tak, znaczy nie wiem, właśnie na oczyszczenie, na wyczyszczenie organizmu z tych wszystkich tam toksyn, tam z czegoś i tak dalej, tak? I wiesz, i jak ja wróciłem z tego sanatorium, to miałem taki reżim, że ziółka musiałeś pić. Tak, bo to było, że przez 3 tygodnie piję, potem tydzień przerwy, 3 tygodnie piję, tydzień przerwy, 3 tygodnie piję, no już koniec, tak? Tak. Więc to mi zajęło 3 miesiące. Tak. Najpierw prawie miesiąc sanatorium, potem 3 miesiące te ziółka. I to jest taki rytuał, wiesz, rano wstajesz. Jak się to skończyło? Czy miałeś sanatorium, miałeś detoks? Tak. I potem co? I później, i właściwie jak już wróciłem z tego sanatorium, to też wymyśliłem jeszcze właśnie z moim przyjacielem, z Robertem Zduńczykiem, który właśnie też mnie namówił na ten konsulting, że zmieniłem jakby z ONZ-u. Też tą wyprawę, kiedyś tam pojechaliśmy do Kenii samochodem w czasach studenckich. Do tej pory się przyjaźnimy, a chociaż on już teraz nie działa, nie działamy wspólnie w ramach nieruchomości, ale zaczęliśmy na początku i ja mu powiedziałem, wiesz co, zobacz, ty już jakiś czas nie pracujesz, to znaczy ja też teraz nie pracuję, ale wiesz co, ja potrzebuję mieć w życiu projekty. Bo przez 10 lat miałem projekty. To znaczy dla takiej firmy, jakieś wewnętrzne, takie, siakie, no projekty. Czyli tworzysz sobie projekty. Dokładnie. No to właśnie teraz... o takim jednym projekcie chciałem zapytać, bo jak przeczytałem to w książce, to spadłem. I to było coś, co przeczytałem 3 razy. I to było dla mnie kwintesencja wolności. Bo zostałeś tramwajarzem warszawskim. To jest jeszcze niespełnione moje marzenie. Okay. Tak, ale rzeczywiście jednym z moich projektów jest to, żeby co roku w lato, jak wrócę z zimowania w tropikach, coś robić. Wykonywać jakiś zawód. Ja to nazwałem z listy mojej, lista zawodów emeryta, chociaż to nie są zawody emerytów, ale powiedzmy... Ale pracowałeś na Stadionie Narodowym w czasie Euro. Tak, na przykład, tak, byłem wolontariuszem, byłem też, pracowałem podczas spisu powszechnego, byłem rachmistrzem spisowym. A taka rzecz, która mi sprawiła najwięcej, chociaż każda z nich była super jakby doświadczeniem, ja po prostu jakby normalnie jestem uśmiechnięty, ale wtedy miałem po prostu banana. Od ucha do ucha, tak, banana po prostu nie znikał mi z twarzy, nawet chyba jak spałem, to pracowałem w kwiaciarni i po prostu... Robiłeś bukiety? Nie doszedłem do tego etapu, choć szefowa mnie do tego namawiała, ale to mówiłem sobie, to później. Natomiast przede wszystkim po prostu... Myłem wazony. I dlaczego miałeś banana od ucha do ucha? Tak, bo wiesz, jak wchodzisz do miejsca swojego pracy, po prostu to pachnie. Okay. To po prostu jest taki niesamowity zapach. To prawda. Kolory. To wiesz, to ale ja widzisz, wazony. Ja lubię. Tak, wazony, tak. To znaczy, no bo wiesz, wazony trzeba było po prostu myć. Tak, no bo tam to woda się odkłada i tak odkłada, dalej. Odkłada, co 3 dni trzeba zmieniać i coś, tak. A tych wazonów po prostu jest tam po prostu 150, nawet małe. Na jednym końcu i zanim obejdziesz, musisz... To, prawie, kółka, że tak. Dokładnie, no. No i próbuję dojść, skąd ten banan był, oprócz tak, zapachu i tak. Wiesz, ludzie, których spotykałem, to znaczy, wiesz, wszyscy, kupując którzy przychodzą, kwiaty, mają... ja ich zagadywałem, a co to za okazja, czy to bez okazji, czy okazja, to znaczy, wiesz, i coś tam, po prostu... Wiesz, była jakaś pani, to znaczy, która zamówiła wieniec na pogrzeb, no więc jakaś smutna sprawa, tak? Ale wiesz, rozmawialiśmy, okazało się, że ona w ogóle jest emerytowaną architektką, a tak naprawdę ona projektowała Ursynów, ta kwiaciarnia była na Ursynowie. I wiesz, i dużo mi opowiadała, wiesz, o Ursynowie, jak to było projektowane i tak dalej, i coś tam. I wiesz, następnego dnia przyszła odebrać ten powiedzmy wieniec, który tam zrobiliśmy. Ja mówię, i miała kontuzję ręki, trochę tak jak ty tam, wiesz, ostatnio. I wiesz, i... Ja mówię, dobra, to ja odniosę to pani do samochodu.
A no nie, nie, ale przyjechałem autobusem. No dobra, to na przystanek, no to znaczy, wiesz. I po prostu szedłem z nią, z tym wieńcem, to znaczy na przystanek, tam rozmawialiśmy, ona była totalnie zaskoczona, no bo wiesz, no nie spodziewała się takiego, wiesz. No ale ty to robiłeś dlatego, obsługi. Że mogłeś, chciałeś i tak dalej, to zupełnie inna postawa też jest tak, w pracy, tak? Tak, tak, namówiłem moją szefową, to znaczy okazało się potem, że tam powiedzmy współszefową, no bo jeszcze byli rodzice, którzy akurat jak zaczynałem byli na wakacjach, ale do czego zmierzam, że tam na zewnątrz tej kwiaciarni to był taki dedykowany budynek pośród bloków, tam przy głównej ulicy, ale na zewnątrz była taki stand jakby zrobiony z drewna, to znaczy, żeby eksponować na przykład rośliny doniczkowe, tak. To znaczy, a ten stand był taki brązowy, ciemny, to znaczy zrobiony tak trochę chałupniczo tam wiele tak. lat temu i coś tam. Ja ją namówiłem, to znaczy, żeby to przemalować kolorowo, no przecież to kwiaciarnia jest, to znaczy, a nie jakiś... Tak, to znaczy na początku ona tak, nie ten, ale zadziałało. A klientów znaczy, więcej się pojawiło od razu? Tak? Nie, to akurat tego to aż tak nie zauważyłem. Niestety zwolniono mnie z tej firmy, więc okay. jakby tak, wiesz, nie zobaczyłem do końca. Natomiast, wiesz, ja miałem taki fan, bo oprócz tego, że tam jak przychodził ktoś, no to tam, wiesz, no i zmywałem te wazony i tam zamiatałem i tak dalej, to jeszcze po prostu stałem na zewnątrz i malowałem ten. Ludzie przechodzili, ja mówiłem dzień dobry, oni tak patrzą, wiesz, stali, znaczy mieszkańcy po prostu, tak? To znaczy to taka, powiedzmy, sypialnia Warszawy, tam tak, się tak, nic tak. nie dzieje. To znaczy, więc ludzie, no, przechodzą, znają to miejsce. Nagle się pojawia jakiś nowy gość pomarańczowym, to znaczy maluje, mówi dzień dobry, uśmiecha się, wiesz, i to też wywoływało takie bardzo ciepłe jakby reakcje. Tak, reakcji. Tak, a tak. właśnie a propos kolorów. I jeszcze jedna rzecz, sorry, ale tak. wiesz, nie wiem, ile ty potrafisz nazwać kwiatów, jak zobaczysz i wiesz, że to jest tulipan, to jest róża, to jest taka. Również. Tak, to znaczy, wiesz, ja po prostu nagle odkryłem, że, wiesz, no ja to akurat spodziewałem się, że jestem abnegatem, ale nie, że aż takim. Nie aż tak, tak. Że aż tyle jest tych kwiatów, to znaczy, wiesz, jakaś czernuszka, jakieś coś, to znaczy w ogóle jakby, i nazwy, które słyszałem, jakbym, wiesz, słyszał tylko nazwę, to bym mógł myśleć, że to jest jakaś planeta, albo jakiś tam związek chemiczny, albo coś, bo to w ogóle, wiesz, jakby niekoniecznie mi się, w ogóle, nawet z kwiatami mi się nie kojarzyło, a już okay. nie mówię z jakimś konkretnym, a wiesz, kształtem. A długo pracowałeś w tej kwiaciarni? Właśnie za krótko, bo wiesz, zostałem wyrzucony, to znaczy, za co zostałeś tak, wyrzucony? Tak. Za niewinność, jak to mówią wszyscy, wiesz, wszyscy kryminaliści, ale no to była, wiesz, nie wiem, ile czasu mam, chcesz na to poświęcić, ale ogólnie rzecz biorąc, okazało się, że wiesz, że wrócił ojciec tej właścicielki i ja mu się nie spodobałem, to znaczy, wiesz, chyba trochę na tle rasistowskim, trochę nie rozumiał, dziwny co, byłeś. Dziwny, że pracuje, nie chce pieniędzy, coś, to znaczy, wiesz, jakby nie mógł tego zrozumieć. To znaczy, podejrzany i byłeś, tak? Podejrzany, coś, tak, 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 tak. To znaczy, to wracając do twojego tak, koloru, tak. Zawsze jesteś ubrany na pomarańczowo. Tak. Dlaczego? Bo lubię ten kolor. Tak proste? Tak proste, dokładnie. Okej. Okay. Wiesz, to... I, a od jakby, kiedy tak się ubierasz? Od 2009. A, czyli w momencie, jak już mogłeś wybrać sposób ubioru, tak. to taki wybrałeś, tak? Tak, tak. Okay. I wiesz, ja wcześniej też lubiłem bardzo pomarańczowy. Zresztą w ogóle pomarańczowy, w którymś tam momencie pracowałem przez, nie wiem, tam 7 czy 10 lat w Arturze Andersenie i to była taka klasyczna firma audytorska, poważna, to znaczy jakby, no i to logo nasze, to wszystko było takie szare, to znaczy ciężkie, poważne. Ale w 2002, czy pierwszym, już nie pamiętam, który to był rok, w erze dotcomów i tak dalej, coś, no to wszyscy dostali takiego, no, kolorowego czegoś, tak? Szaleństwa. I my do naszego logo dodaliśmy taką pomarańczową kulkę, to znaczy, tak. to wielu się nie podobało, że jak to my, poważna firma, jakieś takie pomarańczowe kulki, w ogóle, a co to chodzi, co to za kulka, a co to chodzi z tym, tak? I ja byłem jedną z niewielu ludzi, tak, zachwyconych tym. Tak. I wtedy w ogóle tak odkryłem jakby pomarańczowy, to znaczy ja dużo nosiłem pomarańczowych krawatów i coś, no ale no... No i potem to się rozlało na resztę tak, odzieży, tak. rozumiem. I to wiesz, jako, nie wiem jak ty, czy ty lubisz zakupy, czy nie, nie chcę, żeby to brzmiało seksistowsko, ale faceci zwykle nie lubią. Ja po prostu jestem klasycznym facetem, bardzo nie lubię zakupów. I posiadanie takiego wybranego koloru bardzo upraszcza zakupy. Ja trochę inaczej to zrobiłem, bo ja markę po prostu znalazłem. Będąc w Barcelonie rok przed odejściem z korporacji w 2012 roku, odkryłem Desiguala. Ja w tej chwili uwielbiam takie właśnie kolorowe, szalone, wzorzyste koszule, co zresztą Kuba i zespół czasami mówi, to się nie nadaje do kamery, bo będzie się mieniło, tak? Więc ja czasami przynoszę dwie, już się nauczyłem, no tak, ale mamy parę nagrań, że te paski, co tu były, wiesz, człowiek ogląda i to faluje, więc, ale bardzo podobnie jak ty to ułatwiał, ja po prostu otwieram, patrzę, co z nowej kolekcji, teraz niestety nie mają sklepu w Polsce, więc można tylko przez internet, a to już się zrobiło takie łatwe. Tak. Słuchaj, chciałem ci zadać, bo miałeś piękną opowieść o trzech zwierzętach.
Obocianie o wiewiórce i niedawno dodałeś sobie do tego psa. Obocianie już mówiłeś, że odlatuje do ciepłych krajów. O wiewiórce, tak w kilku zdaniach, to o co chodzi? Wiewiórka to jest tak bardzo sympatyczne zwierzę, ale ono z punktu widzenia inwestycyjnego bardzo mi się nie podoba. I niestety to jest strategia inwestowania stosowana przez większość inwestorów. Dywersyfikacja w wiele różnych... Dywersyfikacja w wiele różnych miejsc. Co robi wiewiórka? Wie, że nadchodzi zima i będzie ciężko, więc oszczędza, więc zbiera tam powiedzmy te orzechy, kasztany, tam żołędzie, co tam znajdzie. I je chowa. I je chowa byle gdzie. To i znaczy, zapomina, gdzie chowa jeszcze. Zapomina, gdzie chowa, trochę schowa tam do jakiejś dziupli, trochę pod jakiś korzeń, trochę pod jakieś liście, pod jakieś gdzieś, to znaczy, czyli dywersyfikuje te miejsca, w które inwestuje, że tak powiem, gromadzi swoje zapasy. I potem często zapomina, gdzie. Liczy na to, że jak przyjdzie zły moment, to pójdzie do dziupli, no nie ma orzechów. No widać, jakaś inna wiewiórka wcześniej tam była. Pójdzie pod korzeń, pójdzie gdzieś, zawsze gdzieś jakieś znajdzie. Jak czy, nie swoje, to sąsiadki, to tak? Sąsiadki, dokładnie. I to jest taka strategia inwestowania, która powiedzmy, nie kończy się zwykle czyli ty dobrze. Ty postanowiłeś inwestować tylko w nieruchomości, na tym się skupiłeś. Zero dywersyfikacji, mimo że jakby wszyscy mówią... No masz dywersyfikację geograficzną w pewnym sensie i tak dalej. Tak, tak. No ja to nazywam, nie chcę się czepiać słówek, ale ja to nazywam bardziej rozproszenie ryzyka geograficzne. Niż no dywersyfikacja, bo to cały czas jest to samo klas aktywo, ta sama klasa aktywów ma ten sam profil ryzyka, tak, ale po prostu jest rozproszone, tak? No muszę wam powiedzieć, że jeden z webinarów twoich bardzo zmienił moje życie, bo kilka lat temu miałeś webinar, na którym ja zadałem pytanie na żywo. I ja zadałem wtedy pytanie, bo moim głównym źródłem dochodu są dochody z firm, a firmy płacą te dochody raz w roku w formie dywidendy i tak dalej. Tak. Ja zadałem pytanie, jaka jest różnica między dochodem co miesiąc, a co roku? To dla mnie było takie, mam Excela, wszystko. I ty udzieliłeś najprostszej oczywiście odpowiedzi. Wydajemy pieniądze co miesiąc, warto, żeby przychody były co miesiąc. I to w tym momencie przeprogramowało mój sposób dalszego budowania tej wolności finansowej, tak? Żeby właśnie przerzucić się na coś, co jest bardziej regularnie. Regularne, może trochę mniejsze procenty i mniejsze, że się tak wyrażę, lewary, ale z drugiej strony dużo większe bezpieczeństwo. No to cieszę się, że akurat w tym momencie To był olbrzymi wpływ na mnie. I wiesz, i dla mnie, ja powiem ci... Znaczy, pewnie nie zauważyłeś, bo to było jakieś tam zadane pytanie, ty odpowiedziałeś i koniec, tak? I poszedłem dalej, tak. Ale wiesz, jeszcze to, jeżeli mogę dodać, bo wiesz, bo nawet więcej, na przykład w krajach anglosaskich, w Anglii już od tego odeszli, ale w Nowej Zelandii nadal się tego trzymają, wiesz, wypłaty są co tydzień. Tak, w Stanach też. I w Stanach. Czy to dwa tygodnie. I za mieszkanie płacisz co tydzień. Tak. Za telefon płacisz co tydzień. Kredyty spłacasz co tydzień. Tak. Wiesz, więc jakby, więc widać, że tam po prostu to musi być ze sobą zgrane, bo jak przestaje być zgrane, to ludzie zaczynają mieć problemy, tak? Tak. To znaczy, więc tak, więc to jest rzeczywiście istotne. No i wiesz, jeżeli chodzi o tego psa, żeby już tak powiedzmy do portu dobijać, To też niedawno miałem takie przemyślenie, nie wiem, byłem w jednym z państw afrykańskich, już teraz nie powiem, w którym... Pies jest nowym zwierzęciem w twoich... Tak. Jakby nie to, że odkryłem psa, ale to, co odkryłem... Historię, to znaczy, bo wiesz, bo widziałem takiego psa, to znaczy, który leżał u boku bezdomnego w Afryce. I był jego partnerem. Tak, to znaczy panem, tak, tak. Tego psa. I ten pies po prostu był okej, to znaczy był... Był po prostu. I teraz... Tak się złożyło, że tą ulicą przejeżdżał jakiś facet, to znaczy też lokalny, ale jakąś taką, powiedzmy, super SUV-em, jakimś takim z największym silnikiem możliwym, tam, z klimatyzacją, tak. I powiedzmy z klimatyzacją i tym wszystkim, to znaczy, więc on miał szyby zamknięte, tam było gorąco, to znaczy kurzu i tak, jak to w Afryce bywa. I w tym samochodzie zatrzymał się na światach i w tym samochodzie siedział pies. I te psy spotkały się wzrokiem, to znaczy... I popatrzyły tam, jakby pomerdały ogonami i coś tam, to znaczy, i odjechał. I ja zacząłem się zastanawiać, kurczę, ciekawe, czy ten pies z tego samochodu, z tego Mercedesa tam G-klasy czy coś, tak spojrzał na tamtego psa i mówi, no ty to masz przerąbane, chłopie, bo wiesz, to znaczy, mieszkasz na ulicy, kurz, ten, a ja patrz, tutaj klimatyzacja, jedzenie, to mam z supermarketu, tam powiedzmy, najbardziej dopasowane do moich potrzeb, tam wieku i nie wiem tam czego jeszcze, koloru oczu, po prostu a karmę, a ty po prostu jesz jakieś śmieci na ten i coś tam. I tak sobie pomyślałem, że chyba nie, to znaczy, chyba... No, psy chyba tak nie myślą. I to jest też bardzo istotne, to znaczy w budowaniu wolności finansowej, w tym umiejętności życia poniżej swoich możliwości finansowych, bo myślę, że ludzie
zatracają się w tej konkurencji z sąsiadem, z kuzynem, z kolegą z pracy, czy tam nie wiem z kim, z Bradem Pittem, czy tam z Cristiano Ronaldo i po prostu i konsumują rzeczy zupełnie niepotrzebne. Czyli porównywanie się jest nie psie. Tak, dokładnie. Nienaturalne. Dobrze. I my jako ludzie, tak się spodziewam, chociaż nie jestem historykiem, ale spodziewam się, że tysiące lat temu też się nie porównywaliśmy. Setki lat temu też się nie porównywaliśmy. To jest... Setki to już pewno tak. No nie wiem, nie wiem. To znaczy, wiesz, ludzie chyba rodzili się, wiedzieli, że są albo w rodzinie chłopskiej, albo w takiej, albo w innej. Zakresie, okay. Jakby powiedzmy to akceptowali, szli dalej i nie sądzę, żeby jeden chłop z drugiemu tam patrzył. A to indywidualizm bardzo na to wpłynął, tak? Również tak. Na ekologię i tak dalej, więc to też trzeba spojrzeć. Tak. Za chwilę będziemy zbyt filozoficzni na tą audycję. Spróbujmy wrócić, jak ty to mówisz. Do portu. Mówisz do portu. Objechałeś wszystkie 195 krajów dwa razy. Tak. Mówiłeś, że podróżowanie jest dla ciebie bardzo ważne i to jest taki sposób na życie, bo na to, życie, że zaczęło tak. Od ONZ-u i tak dalej. Tak. To co teraz? Trzeci raz będziesz jechał do wszystkich krajów, czy jakiś inny projekt życiowy? Tak. Tak, rzeczywiście. To znaczy, wiesz, no dwa razy, no w niektórych to już byłem nawet 30 i 60 i tam chyba rekordzisty to nawet 160, ale nie znudziło mi się to. Jakby co więcej, to znaczy jakby... Ale podróżowanie to jest jedno, a podróżowanie, żeby zaliczyć kraje, to jest chyba inny projekt, no tak, nie? Tak, tak, tak. To znaczy, więc w każdym razie tak, nie znudziło mi się, mam zamiar dalej podróżować, to znaczy i teraz jest jeden problem, który zacząłem odczuwać. Podróże to są moją pasją. Moją misją, którą też traktuję bardzo poważnie, jest 6 słów. Wspieranie wolności finansowej Polek i Polaków. I teraz, czemu wybrałeś Polaków i Polki? No bo tutaj mieszkam, okay. Jakby tak powiedzmy, no nie i stąd książki, wolności finansowej. I stąd twoje tak, wszechobecne wykłady i tak, tak dalej. Tak, prezentacje i jakby powiedzmy cywilizuję rynek najmu, czyli wprowadziłem nowe powiedzmy praktyki rynkowe, które zmniejszają ryzyko inwestowania dla inwestorów, ale też dla najemców. Więc jakby robię wiele rzeczy w różnych tych obszarach, ale podróżując, ja ostatnio przez 3-4 lata spędzam w Warszawie łącznie jakiś miesiąc, dwa w roku. Tak, bardzo dziękujemy, bo nagrywamy to w niedzielę, dlatego, że to jest ten weekend, kiedy można cię w Polsce znaleźć, tak? Tak, tak, dzięki bardzo za taką cierpliwość do tych moich fanaberii podróżniczych, ale do czego zmierzam, że wiesz, często jest tak, że ktoś mnie zaprasza, bo jest organizowana jakaś konferencja i chciałby, żebym wystąpił i coś i super, no bardzo chętnie, ale akurat jestem gdzieś tam w świecie, tak, daleko i powiedzmy nie bardzo mogę przyjechać. I wiesz, i jak tych odmów jakby no, musiałem dokonać iluś, to zacząłem mieć takie wyrzuty sumienia, okay. Że właściwie zaniedbuję swoją misję. Te 5 słów, tak? Tak, tak. I pomyślałem, wiesz, jest taka dobra książka, nie wiem, czy znasz, teraz tak szybko myślę, T. Harv Eker, biedny albo bogaty, po prostu różni mentalnie. I on tam wymienia 17 różnic pomiędzy myśleniem ludzi bogatych czy tych biedny. Sukcesu, no bo to może być sportowiec, taki, który zdobywa medal i taki, który tam powiedzmy no, nie zdobywa, tak? Nie musi to być kwestia konkretnie finansów, ale on używa akurat finansów. Ale do czego zmierzam? Że bogaci, biedni myślą albo. Albo będę pracował, albo będę miał rodzinę. A bogaci to znaczy, myślą i. I. Jak to połączyć, żeby mieć i dobre, satysfakcjonującą pracę, i dobre życie rodzinne, i zdrowie, to i coś tam, tak? To jak chcesz to połączyć, no te właśnie. Swoje podróże i to wszystko, i pomyślałem, te 5 słów tak, twojej misji. I pomyślałem, że ja teraz wykorzystam potencjał medialny wyjazdu, który planuję, czyli objechać 195 krajów w 365 dni, to będzie prawdopodobnie rekord Guinnessa. I więc to też ma jakiś tam potencjał medialny. Wykorzystać, czyli trzeci raz. Tak, tak. I wykorzystać potencjał medialny tego wyjazdu do zebrania gotówki. Gotówki, która będzie przeznaczona na zakup mieszkań, na wynajem, z przeznaczeniem dla dorosłych dzieci, absolwentów domów dziecka. I te dzieci będą płaciły za wynajem? Będą płaciły, ale tylko za energię, za czyli gaz. Nie, czyli nierynkowe stawki. Nierynkowe, to znaczy zupełnie nierynkowe. Czyli osoby, które kończy im się dom dziecka, 18 lat wychodzą na świat tak. Ten początek mają zabezpieczony w pewnym sensie, tak? Tak, już teraz są organizacje, które pomagają im jakby odnaleźć się w życiu dorosłym, jak napisać CV, znaleźć pracę i jakby te takie rzeczy dorosłe. Natomiast no, tym organizacjom brakuje
Ale ty funduszy. Chcesz to zrobić z tymi organizacjami, tak, czy Mzuri ma to nie, zrobić? Nie, 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 okay, z tymi organizacjami. Czyli efektywnie zebrać pieniądze i dać ten... Zebrać pieniądze... I ukierunkować. I kupić te mieszkania i udostępnić tym dzieciom, które one wskażą, to znaczy na, na... I co więcej, jeszcze jest taki element, że powiedzmy 1/3 tych... ja w ogóle na początek dam tej organizacji 3 mieszkania swoje własne, tak na dobry początek, i potem będziemy zbierać więcej, zobaczymy, ale 1/3 tych mieszkań, czyli z 3 mieszkań jedno będzie przeznaczone na takie dziecko z domu dziecka, 2 będą wynajmowane rynkowo. Żeby to się utrzymywało. Żeby zgromadzić pieniądze na kupno 4. I potem znowu będzie jedno wynajmowane. To się endowment nazywa w dużych uniwersytetach, że oni zbierają pieniądze po to, żeby tylko żyć z odsetek, tak? Dokładnie. I wiesz, i żeby powiedzmy zadziałało ten efekt procentu składanego tak naprawdę, tak? To znaczy, i ja wiem, moim celem jest... Kto będzie właścicielem? Doprowadzić fundacja, tak. Okay. I moim celem jest doprowadzić, żeby ta fundacja stała się właścicielem 195 mieszkań. Tyle, co jest krajów w tyle, co jest krajów, tak, w ONZ-cie. I wtedy to będzie tak, że 65 będzie obsługiwać te dzieci non-stop, czyli co 2 lata będzie rotacja w tych mieszkaniach, więc to w ciągu 10 lat powiedzmy... Ale te dzieci mogą zostać, 300... jeżeli przejdą na rynkowe warunki również, na przykład, tak. Okay. No, też tak, tak, oczywiście. I teraz, i wtedy jakieś inne mieszkanie znowu zostanie, dzieci, no to już nie będą dzieci. I teraz, ale 130 będzie zarabiać. I teraz 130 mieszkań, to tak średnio licząc, to będzie 130 tysięcy miesięcznie wpływów tej fundacji, co pozwoli kupić mieszkanie co no miesiąc. 10 mieszkań na pewno w roku kupić z remontami tak, wszystkim. Dokładnie. I wiesz, i po prostu, i to już będzie taka, już to będzie na tyle duża kula, że ona będzie samonapędzająca. Będzie samo się napędzająca. Wow. Ja wtedy, ja wtedy uznam, że ja już w to więcej nie muszę się jakby angażować, to już samo potem dalej pójdzie, tak? To znaczy, więc ja, moim celem jest teraz, żeby jak najszybciej dojść do momentu, gdzie w tych mieszkań w tej fundacji jest 195, to znaczy... Czyli tyle co krajów. Tyle co krajów, to ciekawe. Tak. Życie od projektu do projektu. Tradycją audycji Zaprojektuj swoje życie jest to, że nasi goście odpowiadają na serię pytań, które są takie same w każdej audycji. Dobrze. Ja pozwolę ci sobie parę ich zadać, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak. Najlepsza decyzja, którą podjąłeś w życiu to... Wiesz, jakoś nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało. Chyba dużo podjąłem dobrych decyzji, ale myślę, że taka kluczowa z punktu widzenia wolności finansowej to jest to, że podjąłem decyzję, że pomimo awansu na partnera nie będę sobie kupował domu. Nie wydasz tych pieniędzy na aset, który nie pracuje, na konsumpcję. Dokładnie, dokładnie. I to spowodowało przyspieszenie... Przyspieszenie kumulacji pieniędzy na to, żeby kupować więcej tych mieszkań. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Jakby chyba mam bardzo dużo źródeł jakby energii, ale... Najwięcej? Najwięcej to chyba działanie, to znaczy to, że działam i że to jakoś przynosi jakiś efekt albo zaraz przyniesie efekt. Te projekty, które tak. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby ci swoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Nie, ja raczej jestem takim minimalistą, to znaczy może... O, na przykład, jeżeli jedna rzecz, która mi trochę przeszkadza, ja strasznie zaśmiecam swoje mieszkanie, to znaczy, bo ja po prostu za dużo rzeczy przywożę. Z każdej podróży coś tam jest, tak? Tak, to znaczy i po prostu potem nie mam czasu jakby z tym zrobić porządku i to tak się gromadzi, to znaczy, a ponieważ wpadam i wypadam, zwykle to jest tak, że 2 dni jestem w Warszawie w swoim mieszkaniu, to może to znaczy, no nie jest ale to coś, co bardzo... mniej rzeczy przywozić, czy mniej rzeczy zostawiać w tym mieszkaniu? Tak, mniej rzeczy gromadzić, to znaczy, okay. Tak. Jaką masz supermoc? Zwłaszcza, że moje mieszkanie ma tylko 37 metrów. Czyli jesteś właścicielem firmy, która zarządza prawie 6 tysiącami mieszkań, tak. Masz duży zasób mieszkań swoich własnych, tak. I mieszkasz w 30-kilku metrach. 37 metrów w bloku z wielkiej płyty. To znaczy, i to ci wystarcza. Czy nie mieszkasz ja tam powiem dużo? Tak, dokładnie. Ja tam mieszkam powiedzmy miesiąc w roku. Okay. Ja to traktuję trochę jako taki bardzo drogi magazyn tych wszystkich rzeczy przedmiotów. Niepotrzebnych.
Okej. Okay. Bo to są bardzo drogie. Aha, bo to mieszkanie mogłoby pracować, tak? Znaczy, no bo mógłbym pewnie te cały ten bałagan po prostu wynająć takie 3 metry na 3 metry gdzieś. Ale ty podróżujesz również w takim stylu, tak na spokojnie. Jechałeś Dacią na Ukrainę, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, do Rosji, w ogóle do Mistrzostwa Świata, tak. Pamiętam, że przechodziłeś przez jakiś dziwny most między Bułgarią a Rumunią i tam służby cię zatrzymywali i słyszałeś, że to jednak jest Polak, tak? Tak. No bo pieszy po prostu na moście jakby tak. Bo to nie był most do pieszego chodzenia w ogóle. Tam nie było chyba chodnika. Tak, był taki, no był, ale powiedzmy tak, no nie bardzo tak. Taki, tak, prowizoryczny. Tak, czyli rozumiem, tak. Że podobnie jak z tym mieszkaniem, podobnie podróżujesz. Ja właściwie to o tym nie powiedziałem, może to jest jakieś następne pytanie, ale moim marzeniem jest, żeby być bezdomnym. Bezdomnym w sensie takim, Żeby nie posiadać domu, żeby nie posiadać rzeczy, to znaczy, bo rzeczy, które posiadam, czuję, że w pewnym sensie ja je posiadam, a one trochę mnie posiadają. Czyli jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, to jest posiadanie. A, na przykład, no tak. No, to by tak. Poprawiło twoje samopoczucie i wspomogło twój rozwój. Tak. Tak? I to wbrew pozorom nie jest tak łatwo zostać bezdomnym jakby z wyboru i taki... Bezmaterialnym, może nie wiem, czy bezdomnym, ale bezdomnym takie w polskim języku to ma takie silne znaczenie, ale chodzi o to, żeby być bezmaterialnym, tak? Tak, ale bezdomnym też, żeby nie mieć adresu, to znaczy, wiesz, żeby nie mieć kluczy do domu swojego, no to znaczy, wiesz, powiedzmy, żeby żyć chwilą, żeby żyć momentem, żeby coś, no jakby nie wiem, no nie chcę teraz znowu filozofować, ale według mnie to jest tak śmiesznie, bo ja widzę, że wolność i w ogóle bogactwo to nie jest linia ciągła od biedy do bogactwa. A co to jest? To jest koło. To znaczy, jesteś biedny, chcesz być bogaty. To znaczy, ale jak jesteś bogaty, zdajesz to masz dużo rzeczy i tak dalej, tak? Że to właściwie to nie o to chodzi w życiu. To znaczy, ja gdzieś teraz zmierzam do tego, że właściwie ja bym chciał być biedny. To znaczy, biedny finansowo, czy biedny... Biedny jak? Materialnie, to znaczy... Ale nie finansowo. Ale nie finansowo. Okay, to znaczy, finansowo, powiedzmy, żeby mieć zabezpieczenie, ale materialnie, to znaczy... To ostatnio był wywiad jakby... Billa Gatesa z Zuckerbergiem, siedzieli i ktoś zauważył, że Bill Gates ma Casio za 270 zł na ręku, tak? Mm-hmm. I to jest... On ma zegarek dlatego, że pełni funkcję, no, tak? Dokładnie. I pewno mu się podoba. No dokładnie. Ja też mam zegarek, powiedzmy, który... Ja taki pełni zegarek... funkcję. Tak. I oddałem ostatnio komuś w parku w Korei Północnej, bo tam ludzie są ubrani tak raczej ponuro. I też był pomarańczowy? I ta dziewczyna, to znaczy miała pomarańczową kurtkę, usiadłem koło niej, zaczęliśmy rozmawiać, zapytałem, czy mogę zrobić selfie i ona powiedziała, poczekaj chwilę, to znaczy i wyciągnęła z kurtki pomarańczowe okulary i ja zobaczyłem, mówię, kurczę, to ty jesteś taka jak ja. Masz zegarek. Tak, a jeszcze ci ten przewodnik mówi do niej, słuchaj, bo on jeszcze ma, zobacz, zwróć uwagę, bo ma pomarańczowy zegarek, to znaczy pomarańczowe tam coś. Ja mówię, o tak, no rzeczywiście, to słuchaj, to dam ci ten zegarek, to znaczy ona taka zaskoczona, tak. To znaczy, bo ten zegarek, ja takich zegarków mam 10, to znaczy ona kosztuje 100 zł. Dla niej to było, no nawet nie chodziło o cenę, tylko chodziło o dostęp do rzeczy. Żyliśmy w komunizmie, wiemy. Tak. Sławku, jaką masz supermoc? Chyba jeżeli mógłbym powiedzieć o sobie w kategoriach, że coś potrafię robić, to znaczy lepiej niż inni, tak mi się wydaje, to jest realizować jakby dalekosiężne, duże projekty, które ludziom się wydają, ale jak, ale gdzie, to znaczy... I to potrafisz robić. Tak, to mi wychodzi lepiej w życiu niż na przykład no, nie spóźnianie się na jakieś spotkanie, czy tam powiedzmy nie gotuję w ogóle, źle się odżywiam i tak dalej, ale to akurat myślę, że dobrze mi dosyć wychodzi. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata, to? Zostać tym tramwajarzem. Okej. Okay. Tak. Powiedzmy chyba, tak. A chciałbym też, co roku zresztą chcę uczyć się nowego języka. W tym roku nie dałem rady ze względu na te podróże i jakby powiedzmy... Ale byłeś w Hongkongu chyba, to w tym roku, w zeszłym roku, tak? Tak, byłem, tak. Znaczy tak, ale w Singapurze uczyłem się tak mandaryńskiego i trochę w Chinach. Ale na pewno będę chciał uczyć się język, jakiegoś tramwaje. Języka. Tak. I kiedy mówiłeś? Za 3 lata? Tak. To będzie 2022. No to wtedy zaprosiłem, w 2012 roku zaprosiłem czytelników, czytelniczki mojego bloga, Freedom Jaków, Freedom Jaczki, bloga freedomia.pl, na który też zapraszam oczywiście. Zaprosiłem tych, którzy osiągną wolność finansową do 2022, że mogą pojechać ze mną do Kenii na takie wielomiesięczne safari. To ja się piszę.
Ja się piszę w takim razie. Dobrze. Do zobaczenia. Widzę, że ty masz naprawdę zaplanowane, co, te trzy rzeczy wiesz, które będziesz robił, bo wielu z naszych gości musi zastanowić się, dokładnie 2022 to będzie to, tak? Tak. Szok. Czy są osoby, którymi się otaczasz, które powodują, że się rozwijasz i tak dalej? Jeżeli tak, to kto i dlaczego? Wiesz co? Ja wychodzę z założenia, że jakby można się czegoś nauczyć od każdego. I to nie mówię tego jakby tam powiedzmy, żeby to tak ładnie zabrzmiało górnolotnie. Nie, czy coś. W to wierzysz. Ja w to wierzę, tak. Mhm. To znaczy, bo wystarczy po prostu posłuchać tej osoby, otworzyć się. To znaczy i posłuchać, co ma do powiedzenia. Ktoś, kto z pozoru wydaje się, no co może mieć do powiedzenia tam, powiedzmy, ktoś, kto pracuje na ochronie, czy gdzieś tam, to znaczy, czy zamiata ulicę, może powiedzieć bardzo dużo. No, byłeś kwieciarzem. A tak, na przykład, dokładnie. I też chcę zostać, zamiatać ulicę, to też jest jednym z moich planów. Tak? Tak, tak. I zostać śmieciarzem, czyli wiesz, wjechać tą ciężarówkami, tam po prostu zbierać te śmieci, wywozić je. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje z tymi rzeczami, które produkujemy. Więc jakby to też mnie bardzo ciekawi. Więc tak, ja wierzę w to, że tak naprawdę nie chcę tutaj, żeby to brzmiało górnolotnie, ale nie ma co szukać tych ludzi. Po prostu oni są wokół ciebie już, dzisiaj. To znaczy, to wystarczy tylko zatrzymać się, pogadać. To znaczy, jestem przekonany, to znaczy, że od każdej takiej osoby coś się nauczysz, coś się dowiesz, to znaczy lepiej zrozumiesz życie. Dobrze. Dziękuję ci ślicznie. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy? Wiesz, to chyba zależy od tego, na jakim są etapie i co chcą robić w życiu i tak dalej. To znaczy, jeżeli chcą budować wolność finansową, no to myślę, że najważniejsza rzecz to jest to życie poniżej swoich możliwości finansowych. Nie dziadowanie, nie odmawianie sobie wszystkiego, nie jakieś tam, powiedzmy, ascetyzowanie, tak jak ja teraz, bo też ja nie chcę tego stawiać jako wzór. To znaczy, to jest twój wybór. To jest mój wybór, tak? To znaczy, ja wcale nie mówię, że to jest najlepsze, to znaczy... więc ja nie namawiam do tego, żeby nic nie konsumować, nic nie kupować, to znaczy tylko tanie zegarki i tam powiedzmy coś. Natomiast, żeby po prostu żyć poniżej swoich możliwości finansowych, czyli jak ktoś zarabia 2000, to wydawać 1800 i nie narzekać. Jak będzie zarabiać 3000, wydawać 2500 i nie narzekać, nie marudzić. Po prostu jak będzie zarabiać 10 tysięcy, wydawać 8 tysięcy i nie marudzić. Po prostu. I tylko tyle, tak? To znaczy, a tylko albo aż tyle. No, ale to buduje twoją wolność później. Tak. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Nam się udało spotkać, znaczy ja jestem twoim fanem od lat, ale wreszcie udało nam się spotkać. Dziękuję, że znalazłeś czas. A, to ja bardzo dziękuję. Jak miłe słowa. Dobrze, że ja się nie rumienię. No i pomarańczowy to kryje. Tak, moja supermoc. Dziękujemy wam bardzo ślicznie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej na kanale i w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Bardzo interesujący goście. Dzisiaj Sławek Muturi. I nie zapomnijcie, klikamy lajki i wpisujemy komentarze. Bardzo wam dziękujemy i do zobaczenia w przyszły czwartek.